Hej, hej, siema, siema, z tej strony Dave, oto drugi odcineczek z Clone Drone in the Danger Zone i lecimy z tobacikiem, let's go, single player, story mode, oczywiście lecimy chapter drugi i takie tam, nie pamiętam, w sensie nie wiem, tak naprawdę, nie, że nie pamiętam, nie, po prostu, kurde, nie wiem, co się dzieje dalej, okej, po prostu, napieprzamy się, no wiadomo, że, wiecie, ta gra jest, polega na napieprzaniu się, czemu nie mam muzyki, o, dobra, zaczęła się, woo! Jestem już w tym bardzo dobry, bo ostatnio, prawie już bym umarł, jestem w tym tak dobry, że prawie umarłem, bo ostatnio sobie chwilę pograłem, dobra, odgrałem się, bo nie grałem znowu dwa dni. To był chyba zły pomysł, mój Boże. Ta gra jest trudna, woo, nice. Ale tak, no, pograłem se chwilę i jest trochę lepiej mi idzie, więc fajno w zasadzie. Tak, pyknę se klona i lecimy dalej. Tak, typiczne, że boję się śmierci. No boję się, kurde, bo ja chcę tu progres mieć, a nie gówno. Jej, tak, no nawet nie wiem, pokazywał tych pierwszych leveli, w zasadzie to tylko takie siekanie mieczykiem, nawet nie mam broni żadnych. Co by sobie dać? Tak, szkoda, że nie jesteśmy na live'ie, musiałbym, kurde, live'a zrobić z tej gry, bo nie możecie mi powiedzieć, jakie upgrade'y sobie muszę dać, a jeszcze ja już nie wiem tak naprawdę, co mam sobie dać. Hamery są fajne, bo nie da się ich obraniać. Właśnie, właśnie, wrogowie nie mogą obraniać. Wait a minute, nie mogę w fabule włóczni sobie wybierać. Kurde. Dobra, jedziemy z Hammerem. To nie jest aż taki głupi pomysł. Hammer. Hammer, hammer. Oj, mam zielony kolor. Nice, mój ulubiony. Tak, zielony daje mi siłę. Let's go. Aha, no i tak. Nie mogę też obraniać strzał młotem. Może po prostu nie będę obraniał nic. It was at this moment Dave knew he fucked up. Wow, what the fuck, ale miałem pecha, widzieliście to? Może po prostu nie będę obraniał nic. Tak, jeszcze ich tam podziabało. Ale przeze mnie, god fucking dammit. Nie, po prostu nie wiedziałem, że oni je tutaj nadal mogą pod tym kątem trafić. Ci łucznicy, i trochę mnie to zaskoczyło, dobra, dobra. U dzików już z miecza można dziabnąć, bo w zasadzie szybszy jest. Szybciej atakuje. Jej, kurde, zmarnowali mi punkt upgrade'u, jeden motherfuckers. Spider-Tron, nice, dobra. Tak, tak, muszę klona, niestety, wiecie jak to jest. Okej, łucznicy, hamery, okej. Spoczko, spoczko. O ludzie, jaki tu chaos jest. Mój Boże, już się chaos dzieje. To dopiero czwarta runda, goddammit. O mordzie mu. Wszystkie, kurde, zębatki mu z mózgu właśnie wypadły. Znaczy, jeden dobry cios młotem. Daj sobie. O, tylko dwóch uczników było, to spoko. Zahaczył mnie, kuźwa, dwoma milimetrami. Łaj. Trzeba było tak od razu, kurde, teraz wszystkich bez problemu rozwaliłem. Tylko sobie upgrade'y marnuję. Nic se, kurde, nigdy nie ulepszę. Czy może kolejne życie kupić, ale gówno. Ale gówno. Hello. Wow. Aha. Aha, i mamy jakąś taką bazę w kosmosie, jetboty. What the fuck? Aha, i zaatakowali bazę w kosmosie ludzi. Ha, ciekawe. Tak, taka jest fabuła właśnie w tej grze, dokładnie tak. Ale wolny jest ten młot, kurde. Zapomniałem, że młoty są wolne w tej grze. Tak, zapomniałem jedynego minusa młota, że jest wolny. A, jest wolny. Au! Przynajmniej nie zabił. Nice. Tak, humans harvested. Świętują se, kurde, miliony se zbiega. Dammit. Tak by się właśnie stało, jakby nas roboty zaatakowały. Po prostu byśmy przegrali, prawdopodobnie. Wiecie, to są w końcu roboty. Wielki młot. Później sobie młot ognisty zrobimy. Młot ognisty na pewno będzie fajnie wyglądał. Okej, mamy jakąś wieżyczkę. Wow, mój Boże. Ha, sufit zatrzymał jego młot. Nice. Kawał, kawał, ziomeczki. Tyk, tyk. Nice. Let's go. Hello, kto to jest? Pewnie ktoś. Aha, tak myślałem. Chciałem powiedzieć zabójczy. Tak, ktoś zabójczy tu jest. Au, fucker. Sadził jeszcze broda do toku. No, nie. Nie siekajcie po ziemi. No, no, no. Dobra, wiecie co? Idę do pułapek, więc jakbyście byli tacy kulturalni, dokładnie o to mi chodziło. Wow! Wszyscy wpadli. Mój Boże. Nawet lepiej poszło niż myślałem, że pójdzie. What the fuck? Wszyscy martwi. Wow. Tylko jeszcze wy łuczniczkowie zostaliście. Haha. Nope. Nice. Yes. Młot ognia. Wow. Ali się. Wow, jest fajny taki czerwony wsiod. Nice, dobra. To mi się podoba. Tak, tak, już znam tą rundę. Jest błęg, błęg. I trzeba szybko biec do końca. Na końcu jest bezpieczniej niż na początku. Mówią. Ja się, tak, ja się już na tym znam. Błot mi się zahaczył. Błot mi się zahaczył. O, wow. Aha, nice. Super mi idzie, Dave. Dave'eł. Przegrałem. God damn it. Okej, dobra, dobra. Nie, teraz, jak tak sobie myślę, oni mają młoty, to wezmę łuk. Tym razem i się widzimy w tybie, co tu już byłem. Teleportation. Teleportation w czasie? To chyba... Nie, nieważne po prostu. 1 hour later. No, jesteśmy dalej. Już kolejny, ósmy etap. Tym razem mam ogniste strzały, ładowanie energii i 3 paski bateryjek zrobione w ulepszeniach, więc no, wiecie, lepiej mi idzie, bo zauważyłem, że w tej fabule jest bardzo mało rzeczy, co może mnie obronić, moje strzały, więc strzały są całkiem niezłe. Wow, a tu chaos
jest. Jak jest tyle jednostek w jednym miejscu, to dosłownie można losowo strzelać, wtedy się na pewno kogoś trafi. Oni, albo oni się sami siebie też trafią, no tak też może być. Pyk i ostatni ziomek. Siemanko, siemanko. O, nice. Nie wiem, czy jest 10 poziomów. Jeżeli tak, to jest przedostatni. Zobaczymy za chwilę. Tak, już prawie 300 tysięcy ludzi sobie pochłonęli. Super. Bum, 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 bum. Wow. Śmieszne. Ciekawe, czy będzie się później walczyło z tym kozakiem, co tutaj siedzi. To było fajne. Tak, to jest dosłownie część fabuły na łuk. I powinno się tylko łukiem strzelać, goddammit. Szkoda, że za pierwszym razem tego nie wiedziałem. No nie. Spider-Tron. Bum. Przebity strzałą. Pyk, pyk, pyk. Haha, nie żyje. To było łatwe. Very nice. Co oni tutaj wszyscy grupkami skaczą? Co za pielgrzymki skaczące. Za blisko był. I stracił mordę przez to. Gdzie? Halo? Kto tu jeszcze jest? Ostatni ziołek? Tu się, kurde, kryjesz. Nie trafiłem ci w twój głupi czerep. O, okej. Okay. Nie był ostatni. A tu jest. Siomuś. No, przepraszam bardzo. Proszę umrzeć. Oh yeah. Okej, okay, super, super hammer botem no, w tej rundzie. Ja mam, kurde, super flame na łuku. Wydaje mi się, że tu nie będzie żaden problem, tak naprawdę. Tylko jeden jest? Łe? Coś tu nie gra. A nie, są dwa. O, nie, są trzy. Wiedziałem, że coś tu nie grało, żeby tylko jeden na start. Będziecie przestać, kurde, skręcać, jak łazicie. Nie mogę, kuźwa, nic. Wow, po prostu nic nie mogę trafić dzisiaj. Super mi idzie. Jej! I co? What the fuck? Okej. Okay. Nie, tylko nie set fire. Oh no. What the fuck? Co? Wow, co się dzieje? Wow! Tak, z areny mnie wzięli. Miasto neonowe, hell yeah. Aha, dobra, no to tego już nie widziałem. Ja pierdzielę, nowa fabuła, ja nie mogę. Tak, escape. Kto czeka? Co mi tu w ogóle mówicie? Co się dzieje? W ogóle śmieszne to miasto jest, wiecie. Takie nieteksturowe trochę. Aha, no tak, oni czekają. W sensie, że inni ludzie, to wcześniej nimi grałem, bo trzeba było 10 sprowadzić. Tak, human, human, śmieszne, yeah. O, harvest complete i wybuchanie, wiedziałem, kurde, goddammit. Chapter, yay, chapter 2 skończony, woohoo, nice. No to wydaje mi się, że to będzie w tym odcineczku na tyle. Jeżeli są 4 chaptery, to będą tylko 4 odcinki z tej gry, to akurat. Wydaje mi się, że to taka w miarę liczba. O, what? When the harvesting fleet arrives, it will wipe out every living thing on the planet. A, jeszcze nie dotarli do ziemi, aha. Okej, okay, ile są statki? No longer human. No, na roboty, w sensie na statki mnie będą transferować. Fło, ale fajnie. Co tu się dzieje w ogóle? Pierdziele, jaka fabuła. Aha, na resztę głosu nie ma, tak? Dobra, jednak ma. Trochę gadanie spowolnione, ale okej. Okay. Epickie. What the fuck? Co ja tu... What the fuck? aha, okej. Okay. Okej. Okay. Aha, mogę sobie ulepszyć teraz. Dobra, to energię tu mu dam. I odbijanie strzał większe. A ten drugi human to jest łucznik. O, nice, ale fajnie, idealnie mi się wybrały, wiecie, różnorakie rzeczki. Nice, kurde, podoba mi się to. Damy sobie po prostu energię i większe strzały. Start mission, nie? To już w kolejnym odcineczku. Tak, no dobra, no to mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie oczywiście ocenkę. Napiszcie komentarz, co myśleliście o tej gierce i o tym odcinku. Dajcie subskrypki. Wesprzyjcie ten kanał, jeżeli chcecie, żebym dalej się rozwijał. Dziękuję polscy zawodowcy za wspieranie kanału. I do następnego odcinka, zioby. Bye!